Szanowni Państwo, druk 960. Podział miasta Krakowa na drogi wyborcze. Wybory gorowe miasta Krakowa to średniej granic numerologicznej wydawanej radę w każdym drogi wyborczym. Przereferuje pan Piotr Tychowski. Bardzo proszę. Pan sekretarz referuje, tak? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Przewodnicząca. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą przepisów wprowadzające kodeks wyborczy, Rady Gmin są obowiązane od 15 do 1 listopada 2013 roku dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do organu stanowiącego, w naszym przypadku do Rady Gmin. Zgodnie z ustawą, kodeks wyborczy, tego rodzaju projekt przyjmowany jest na wniosek prezydenta. Te dyspozycje ustawy są zrealizowane w tym projekcie. Zostały do pana przewodniczącego przekazane dodatkowe uzupełniające wyjaśnienia dotyczące kwestii będące przedmiotem dyskusji na komisji. Posiedzeniu komisji głównej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy negatywną opinię komisji głównej. Nie mamy innych opinii komisji. Stanowisko klubów radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana Stanisława Brachmana. Szanowni Państwo radni, ja mam taki stosunek, to wszystko nie wiem, dlaczego 2 lata przed wyborami pan prezydent wprowadza, żebyśmy nie będziemy dyskutowali przez 2 lata o okręgach. No, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że oczywiście ja rozumiem, że podstawa prawna się zmienia, to jest okej. Ta uchwała musi być zmieniona, to jest no, choćby z faktu, że jest inna liczba mieszkańców, ale ja chciałem zapytać, jakie są podstawy wyliczenia tych mieszkańców, ponieważ te dane są rozbieżne w różnych dokumentach, to po pierwsze. Po drugie, przyjęliśmy 2 lata temu takie rozumowanie, że w wyliczeniu po prostu tych mandatów w momencie, kiedy brakuje 43 mandatu, to można w danym okręgu, mimo że ze współczynnika nie wynika, że ten mandat się należy, to była taka interpretacja, że można ten mandat jakby przydzielić do danego okręgu. To rozumowanie spowoduje, że ja mogę złożyć dzisiaj 15 propozycji różnych, że tak powiem, układów graficznych, że tak powiem, okręgów. To po pierwsze. Po drugie, ktoś sobie chyba nie zadał trudu, bo wydaje mi się, że powinna być pewna stabilność. To jest moje zdanie, oczywiście moje przemyślenie, że powinna być stabilność. Jeżeli się 2 lata temu nie zgadzałem z tymi okręgami, przedstawiałem własne propozycje, ale Rada jakby uznała swojej woli większości i przegłosowała, które dzisiaj obowiązują, to nie wiem, po co ktoś kombinował, jak można zrobić, pozostawiając nowo projekt uchwały, pozostawiając te same okręgi. No, ja to zrobiłem. Proszę zobaczyć, nie ma aż takiego wpływu ilości mieszkańców, aby burzyć układ dotychczasowy i dlatego chcę zadać pytanie, co było przyczyną tak de facto, ponieważ proszę zważyć. Ja też sobie wyliczyłem, zresztą taką poprawkę mam zrobioną, że pierwszy okręg również się może składać z pierwszej, z drugiej, piątej dzielnicy. Jest tylko problem jeden, że we współczynniku, który wychodzi na dotychczasowych 7 mandatów, bo tutaj byłby minus 1, prawda? Czyli pozostaje okręg ten sam, pierwsza, druga, piąta, zmienia się tylko o 1 minus mandat. Okręg drugi pozostaje bez zmian, czyli jest trzeci, czwarty, wychodzi 7 mandatów, czyli tak jak było, bez zmian. Okręg szósty, siódmy i ósmy, było 6 mandatów i może być 6 mandatów. Mieszkańcy tutaj nie zmieniają żadnego układu. Okręg następny, i tutaj jest mała jedna, druga tylko zmiana, że okręg 9, 10, 11 pozostaje bez zmian. Tutaj wychodzi, że jest 6 mandatów, czyli jakby plus 1. Okręg następny, 12, 13 pozostaje 6, tak jak było dotychczas. 14, 15, 17 pozostaje 6 mandatów i 16, 18, 6. Tylko, krótko mówiąc, czyli można pozostawić te same okręgi, tak jak było teraz, i to jest pewna, uważam, że właściwa decyzja, ponieważ to jest pewna ukształtowana. Nie będziemy co roku powtarzać.
prostu majstrować przy okręgach, to znaczy się moje zdanie, ale jak powiedziałem, można, mamy kilkanaście projektów przygotować zmian. Natomiast niezwykle są dwie różnice. W pierwszym okręgu jest minus jeden mandat i w okręgu po prostu w tym tak zwanym czwartym jest plus jeden. I okręgi pozostają takie, jak były dotychczas. Dziękuję. To bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze ochotę zabrać głos? Czy Pan Węgrzyn? Tak, Pan Węgrzyn przyznaje rację Panu Raktorowi. Pan Sekretarz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, to znaczy, powiem może w ten sposób. Wybieg ustawy kodeks wyborczy, prezydent jest upoważniony, te zadania związane z przygotowaniem wyborów są zadaniami wójta, burmistrza, prezydenta. Do wykonywania tych zadań powołać pełnomocnika, jak mówi to ustawa urzędnika wyborczego i taki urzędnik wyborczy jest powołany na prezydentu Kłopowski. Więc udzieli tu dodatkowe wyjaśnienie. Natomiast chciałem mówić w jednej rzeczy, którą pan przewodniczący radny chciałem wypowiedzieć. Prezydent miasta nie przekazuje tego projektu Radzie ze względu na swoje upodobanie do dokonywania podziału na okręgi wyborcze na dwa lata przed wyborami, tylko ze względu na wyraźny obowiązek płynący z ustawy. Nie chcę tego po raz następny odczytywać, ale ustawa przepisy wprowadzające kodeks wyborczy nałożyła na prezydenta obowiązek przedłożenia takiego projektu Radzie w taki sposób, aby ta uchwała mogła być podjęta do 1 listopada 2012 roku. W związku z tym, z tego powodu ten projekt jest przedłożony. Jeżeli zresztą nie będzie podjęty, to czynności te, czyli podziału na okręgi, będzie dokonywał komisarz wyborczy, która wybrać tę kompetencję. Natomiast dla jasności sprawy, jeżeli chodzi o kwestie przesłanek, jakimi się kierowano przy zmianie tych granic, to będzie tutaj pan dyrektor to wyjaśniał. Ja teraz pierwszą kwestię ogólnie chciałem powiedzieć. Podział na okręgi jest to wcale podział stały. Dokonany w ten sposób, jak Rada dokona, bo Rada nie jest związana tym wnioskiem, mimo że kierując się zasadami w ustawie korygować te granice, to jest podział stały. Jego nie można zmieniać bez powodu, tylko z tych przyczyn, o których mowa jest w ustawie. Czyli zmiany liczby mieszkańców, ale w sposób, który by wpłynął na konieczność wprowadzenia zmiany w granicach, w podziale terytorialnym państwa. W naszym przypadku, o ile oczywiście ja zakładam, że wybory odbędą się w terminie wynikającym z ustawy, czyli w 2014 roku, Rady Miasta, i tak konieczność zmian, zajęcie konieczność zmiany w podziale na okręgi, a to ze względu na to, że 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia granice gminy Rady. Miasto jest powiększone, no, niewielki fragment tam jest na granicy z gminą Kołodzmyrzów Lubożycy. Ale to oczywiście spowoduje prawną konieczność dokonania tego podziału jeszcze raz z uwzględnieniem niewielkiego fragmentu dołączanego do miasta, co nie zmienia faktu, że i tak konieczność podjęcia tej uchwały jest prawem, znaczy wynika z obowiązku prawnego, a nie z jakiejś chęci zaprzątania Rady głowy tego rodzaju spraw. Dziękuję i panu dyrektorowi uzupełnił. Pan dyrektor chce uzupełnić, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Następnie proszę o wybaczenie za krótkie spóźnienie. I uzupełniając ostatnią wypowiedź pana sekretarza w kontekście zwiększenia się powierzchni terytorium miasta po 1 stycznia 2013 roku, to jeszcze nie jest do końca przesądzone, że będzie obowiązek dokonywania ponownego podziału miasta Krakowa na okręgi wyborcze. Jestem umówiony w tej sprawie na rozmowę z ekspertem Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, który ma po prostu przeanalizować sytuację i uwarunkowania prawne i wytyczne państwowe Państwowej Komisji Wyborczej i po prostu przekazać nam jednoznaczne stanowisko, czy taka sytuacja spowoduje, tak jak powtarzam, obowiązek w naszym przypadku ponownego wykonania podziału Krakowa na okręgi wyborcze. Bo ta zmiana związana z zastawą, czyli z częścią gminy Kraków, Kocmierzu Wyborczyca, na pewno wpłynie na
podział Krakowa na obwody, bo trzeba będzie za odrębną kwestię, o to dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Szanowni Państwo, podkreślam, że ten projekt uchwały do druku 960 jest propozycją. To nie jest kwestia, że prezydent narzuca Państwu tego rodzaju podział miasta Krakowa na okręgi wyborcze. Przepisy, które weszły w życie w 2011 roku, czyli mam na myśli kodeks wyborczy i dwie ustawy, ustawa, przepisy wprowadzające ustawę kodeks wyborczy i zmiana tejże ustawy, jednoznacznie stwierdzają, że jeżeli aktualny obowiązujący podział Krakowa na okręgi wyborcze, w naszym przypadku dokonany przez Państwa Radnych w 2010 roku, jest zgodny z uwarunkowaniami kodeksu wyborczego i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, to Rada Miasta Krakowa może potwierdzić, przegłosowując uchwałę oczywiście, potwierdzić, że ten podział z 2010 roku nadal obowiązuje. I to jest niezaprzeczalny fakt. Skąd moja propozycja? Zapoznawszy się z nowymi przepisami i z szeregiem wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, zwłaszcza uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z maja 2011 roku, tam są, Szanowni Państwo, pewne stwierdzenia, którymi Rada Gminy, no i też w sumie wójt, burmistrz, czy prezydent, który z mocy ustawy kodeks wyborczy jakby składa wniosek, jest zobowiązany do złożenia wniosku pod obrady Rady, powinna się kierować pewnymi zasadami. Mówiąc generalnie, dokonując podziału miasta na okręgi wyborcze, trzeba patrzeć, że powinno się, jeżeli to jest sformułowanie, no to chyba nie jest obligatoryjny wymóg. Powinno się patrzeć na ten podział przez pryzmat układu przestrzennego gminy. Powinno się patrzeć przez pryzmat tego, żeby jednostki pomocnicze utworzone w mieście stykały się ze sobą granicami. Mówię o jednostkach pomocniczych, które będą wchodziły w skład danego okręgu. Stąd też te przesłanki legły u podstaw propozycji, którą Państwu przekładam. Powtarzam jeszcze raz, to jest propozycja. Dokonałem zmiany, wydawała mi się ona zasadna pod względem tych przesłanek, o których przed chwilą powiedziałem i pod innymi względami, o których za chwilę powiem. Stąd też uznałem, że biorąc pod uwagę ten wykładnie Państwowej Komisji Wyborczej, nie do końca zasadny jest przebieg granic okręgów, z którego wchodzą Wieńczycy, Mistrzejowice i Czyżyny. Czy to biorąc pod uwagę jakby regularność przebiegu tych granic położenia, czy to biorąc pod uwagę fakt, że Wieńczycy nie graniczą z Czyżynami. Stąd mówię, to nie jest oczywiście obóz. Zgadzam się z tym, dlatego mówię, to jest moja propozycja, jeśli chodzi o ten okręg. A druga propozycja dotyczy okręgu pierwszego. W ciągu ostatnich wyborów miałem informację od poprzedniego urzędnika wyborczego pana Andrzeja Karto i osób, które się zajmowały organizacją przeprowadzenia wyborów w Krakowie, że wielokrotnie mieszkańcy monitorowali, będąc, mając nawyk, jak będąc przyzwyczajeni do funkcjonowania w przeszłości dzielnicy pierwszej jako śródmieścia, uznałem, że można spróbować też dokonać takiego podziału, łącząc te trzy dzielnice wokół pierwszej. A reszta zmian jest czystą konsekwencją arytmetyki, która wynika z przepisów kodeksowych. Powtarzam jeszcze raz. Do Państwa oceny, Szanowni Państwo, jeżeli uznacie Państwo, że nie jest to zasadny podział, z pokorą przyjmę rozstrzygnięcie Rady Miasta Krakowa. Jeszcze może dwa słowa odnośnie, Pan Radny pytał o różnicę danych ewidencyjnych. Te wątpliwości pojawiły się też na posiedzeniach Komisji Głównej. Podkreślam z całą mocą. Mnie jako urzędnika wyborczego i służby prezydenta, które się tym zajmują, mówiąc brzydko, nie mogą obchodzić inne dane niż te, na które zwraca uwagę ustawodawca. A ustawodawca ustawie kodeks wyborczy i poprzez wytyczne uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stwierdza jednoznacznie, że musimy brać pod uwagę sumę trzech liczb. Liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców zgłoszonych w trybie na wniosek,
liczbę wyborców zgłoszonych do rejestru wyborców w tym drugim, który przepraszam, teraz nie wypadłem z głowy, z urzędu, tak? I trzecia część to jest, proszę Państwa, liczba mieszkańców posiadających stały meldunek. I to jest wszystko. I na tym jakby, na tej aritmetyce byłem zobowiązany się oprzeć. Zdaję sobie sprawę, że niektóre publikatory, dokumenty branżowe, jak misja, nawet nasze dokumenty Rady Dostania Miasta, czy serwis Krak, podają inne dane. Tylko zrozumcie Państwo, że te publikatory i te dokumenty bazują na zupełnie innej metodologii szacowania mieszkańców. Tam wbrew idzie, w przypadku raportu o stanie miasta, wbrew chodzi stały meldunek, czasowy meldunek, meldunek do 3 miesięcy, do 2 cudzoziemców i tak dalej. Także stąd wynikają te różnice i stąd też taka, a nie inna liczba, którą zaprezentowałem załącznikiem do uchwały dziedzicielstwa. A Panie Dyrektorze, przepraszam, to Pan ma lepiej to robić. Dlaczego mam ustalić, że to robić? Czy to wpływu Panu, które Pan podoży te liczenia mieszkańców jest różna. Więc co wskazuje, czy w jakiś sposób jakieś paragrafy, czy mistyka, to reguluje Pan, gdzie jest to przyjęto? To ja mam prośbę do pracowników Kancelarii Rady Miasta w związku z tym, że tego rodzaju wątpliwości były poruszane na Komisji Głównej. Ja specjalnie z Panem Sekretarzem przygotowaliśmy taki sześciostronicowy wypis z konkretnymi przykładami przepisów prawnych, z których wynikają poszczególne czynności, które były z ludźmi zobowiązane podjąć. Ale to trzeba tak, czyli ta metodologia jest określona w materiałach przygotowanych przez Pan. Tak jest. Dzisiejszy wariant jest też wariantem do utrzymania.
I druga rzecz, mianowicie liczby mieszkańców, nowe przedstawicielskie i tak dalej. Mianowicie, bo tutaj jest pewien bałagan, pewne sprzeczności między, znaczy sformułowania w kodeksie wyborczym, znaczy w ustawach nie są tutaj jasne i na ten temat jest dosyć dużo dyskusji prawniczych i tutaj mogą się pojawić pewne problemy i prawdopodobnie te przepisy będą zonalizowane. Natomiast ja nie mam zastrzeżeń co do sposobu, w jaki te dane są tutaj przygotowane, bo to wydaje mi się, że w ten sposób to trzeba robić. Natomiast trzeba mieć świadomość, że zapisy w kodeksie wyborczym i w innych ustawach nie są pod tym względem jednoznaczne, są kwestionowane przez prawników i najprawdopodobniej tutaj dojdzie do właśnie zmiany przepisów co do sprecyzowania tych zasad w przyszłości. Co oczywiście nie jest uwagą do sposobu, w jaki tutaj te dane zostały w przypadku. Szanowni Państwo, chciałem uzupełniająco powiedzieć, że pod wpływem wątpliwości zgłoszonych przez Państwa w trakcie posiedzenia Komisji Głównej, jeszcze dzisiaj raz dokonałem przeglądu tych przepisów, które są przyjęte przy odliczaniu tych danych wyjściowych i jakby to jest nawet, powiedziałbym, dosadniej niż Pan Radny Węgrzyn. Te przepisy ze sobą pozostają w sprzeczności. Niektórych punktów. To jest wszystkie ustawy samorządowe, jak tylko jakby domyślam się, jak to jest w organizacjach, kiedy uchwalono to wyborczy, wszyscy, którzy to robili, czyli Sejm, no i też jakby aparat państwowy pozostały, żyją i żyli w przekonaniu likwidacji ewidencji ludności z dniem 1 stycznia 2013 czy 1 lipca 2013. Dlatego ustawa odeszła od odwołań do ewidencji ludności i odwołuje się do rejestru wyborców. To oczywiście mówię, że moim zdaniem nie nastąpi zniesienie jednak tego obowiązku prowadzenia ewidencji ludności, bo jest to bardziej skomplikowane niż się chyba wydawało. A po drugie nie jest możliwe, tak jak mówi teraz kodeks wyborczy, żeby liczby radnych, a tak jest literalnie mowa, ustalać według liczby osób w jednym rejestrze. Bo to spowoduje oczywiście konieczność umniejszenia liczby radnych na przykład w Krakowie. Według tej liczby, która w tej chwili przypada na osoby nie mające rad wyborczych, a będące mieszkańcami, czyli głównie osoby niepełnoletnie. Bo je zgodnie z treścią teraz kodeksu wyborczego, literalną treścią, nie należałoby uwzględniać przy rozliczaniu liczby radnych. To jest związane z tym, że tego niemożliwe do utrzymania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Witam na świecie. Przewodnicząca, Pani Prezydent, tak pytanie pierwsze. W którym momencie dotychczasowy obowiązujący okręgach nastąpiła zmiana, która wymaga korekty dotychczasowych okręgów? Bo jeżeli nie nastąpiła taka, to czy możemy utrzymać te dotychczasowe okręgi? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeżeli musimy dokonać korekty, to na ile ona będzie stabilna, ponieważ przykładowo patrząc na obecny, dotychczasowy i proponowany okręg wyborczy numer 4, mamy ilość mieszkańców przedstawicielstwo 5,55. To oznacza, że jak z nich jest 500 mieszkańców, no to mamy znowu za rok ponowne wybory, znaczy korekty granic, bo znowu nie ma przedstawicielstwa. W związku z tym mam pytanie, na ile to, ta propozycja jest stabilna. A tu jest Pan Dyrektor. Pan Dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to już mówiłem w tym względzie i powtórzę, dotychczasowy obowiązujący aktualny podział jest zgodny z uwarunkowaniami, które wynikają z kodeksu wyborczego i innych przepisów. Dokonywaliśmy odpowiednich przeliczeń. Także jeżeli będzie taka wola Rady Miasta, można utrzymać tego rodzaju podział z 2010 roku. Jeśli będzie pytanie drugie, co do zasady dokonywany teraz podział ma charakter stały. Ale mówię co do zasady, ponieważ jak już w pierwszej wypowiedzi Pan Sekretarz wspominał, są uwarunkowania kodeksowe, które stwierdzają, w jakich sytuacjach podział musi być dokonywany, czyli zmiana granic jednostki terytorialnej państwa, zmiana granic
granic jednostki samorządowej i zmiana granic okręgu ludności, liczby ludności. To są ogólne przesłanki, o których mówi kodeks wyborczy, które uprawniają, upoważniają do dokonania zmian. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze ma to zapytanie? Pani Przewodnicząca, Państwa, jedną rzecz chciałbym zauważyć, że w tej chwili trwają prace nad zmianą statutu dzielnic w zakresie zmiany granic dzielnic. I to, jak się wydaje, może mieć również wpływ na wygląd okręgów wyborczych, choć to jest fakt, że na przykład w innym zacisze od nowej kadencji mają wyjść Czy możemy, czy jeszcze zamykamy dyskusję, czy jeszcze?
Szanowni Państwo, tym samym zamykam dyskusję. Stwierdzam, że rada była w pierwszym czytaniu projektu, wprowadzam termin autopoprawy, będzie 19 października 2012 godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek będzie 22 października 2015.